Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Człowiek Warga. Oglądacie Miniaturki Dały Mi Raka, czyli MDMR. Miniaturki Dały Mi Raka, MDMR. Przypominam wszystkim zapominalskim, że jest to cykl, w którym oglądamy miniaturki z top 50 polskiego YouTube'a. Nie komentujemy wszystkich oczywiście, bo niektóre są po prostu chujowe, a nie raki. A niektóre po prostu się nie nadają, tyle. To jest odpowiedź na wasze pytanie, bo tak często pytacie, dlaczego nie wszystkie kurwa miniaturki. Ale co najważniejsze, oglądamy te miniaturki pod kątem ich rakowatości, pod kątem clickbaitowości, nie wiem czy to się tak odmienia, ale ja tak kurwa obmieniam, bo mogę. I dochód z tego wszystkiego z AdSense w ciągu tygodnia leci na Fundację Walki z Rakiem. W ostatnim tygodniu poleciało tyle. No, i jest to ostatni odcinek Miniaturki Dały Mi Raka, chciałem powiedzieć. W tym roku. Dziękuję bardzo, lecimy do miniaturek. Oczywiście, że Lord Kruszwil, kupiłem limuzynę za 350 tysięcy PLN na święta! Na święta sobie kurwa kupił prezent, bo może, nie wiem co to jest, Jaguar? Mamy choinkę z hajsem, prezent świąteczny, złota strzałka, złota prestiżowa kurwa strzałka, dwupodział. Żeby było jasne kurwa. Jeszcze 350 tysięcy kurwa napisane, a ja wam powiem jedno, spasłeś się kurwa Marek, spasła ci się morda przez te święta, za dużo kurwa prestiżowego żarcia, miły pan małolatki. Gość wygląda jak mrozu trochę, siedzi sobie gdzieś tam w dresie, dres z kappy, więc pewnie z gaberem jakimś. A z tyłu, kurwa, są cztery dziewczyny, które bawią się w przedszkolu. Czyli to jest takie, wiecie, ja idę do przedszkola, ale postrzegam te dziewczyny jako normalne kobiety. Taki trochę Trynkiewicz style. Jest tutaj tak, kurwa, dziwnie pedofilsko. Nie jest wirakowo, tylko pedofilsko. Co robimy, żeby nie pracować? Abstrahuję. To jest kolejna miniaturka od Abstrah, która wygląda tak samo. Jest tutaj masny i czarek, przynajmniej widać, że są w pracy, bo mają założone koszule. Mamy, kurwa, komputer i że niby pracują jakiś call center, czy chuj wie co. Masny tak patrzy. Tak patrzy, że tam czasem Polsat nie chce, żeby jeszcze raz pojechał do Azji ze starymi dziadami. A czarek zdziwiony. Jak to? Mafię Skłebo? Co? No i rozmyte tło z tyłu, no jest to takie rakowe. Nic specjalnego, szara zwykła miniaturka, kurwa. Niszczę wszystko! Wyjebało bębenki, kamerzysta. Co? Jakie wyjebało? Że kurwa wiadomo, że bo inaczej YouTube zablokuje, bo jak napiszę wyjebało, więc wyjebało bębenki. Jakie gówno! Nie dość, że są tu kurwa gwiazdki, to jeszcze jest taki podział. Przed jest zdjęcie z petardą, wow! A potem strzałka, dwupodział. Jakie gówno! To jest rak jak najbardziej. Nietrafiony prezent poszukiwacz, 376. No powiem tak, Adam tutaj, znaczy tak, jest rakowe to pudełko strasznie, choinka kurwa rakowa. Widać, że jest inne studio jakby, albo inne oświetlenie. Adam jest inaczej oświetlony, tak mniej wyjebany, mniej jest przepalony. Nie wiem, czy to jest dobrze. I Adam stoi tak, te ręce ma i po raz pierwszy chyba się w ogóle nie uśmiecha, wręcz jest taki... A co my tu mamy, gówno? No, powiem wam, że jakaś zmiana tutaj jest dziwna. 10 najśmieszniejszych bożonarodzeniowych wpadek, część druga. No i dobra, jest strzałka, że Mikołaj sika, dwupodział, siusiak, kurwa planeta faktów, jak zwykle. Rakiem dopierdala. Top Girls, do widzenia. Official video. Równie dobrze mógłby to być, nie wiem, teledysk Donatana, czy kurwa czegoś tam. No, słowiańskie dziewczęta, wianki we włosach, uśmiechnięte. Równie dobrze pasowałoby do tego my słowianki, jak i polskie dziewczyny. No nic specjalnego. Jan Szpakowanie. Aha, bo to jest Jan Rapowanie i Szpaku. No, słuchajcie, ładna jest to nawet miniaturka. Wygląda trochę, jakby to była reklama Lecha, ale nie tego Lecha, tylko Lecha przez CH. Zresztą są tutaj dwa Lechy. Nie wiem, czy to jest reklama, może to jest kurwa w jakiś sposób reklama Lecha. Wygląda jak takie coś, co sobie rysujesz w zeszycie, tylko ładnie. Mamy tutaj Jan Rapowanie i Szpaka i całkiem okej, ja propsuję. Miód do silnika, trociny do skrzyni biegów, hit czy kit? No Michu, dopierdala tutaj raczydłem troszeczkę. Przede wszystkim ze względu, patrzcie na podział napisów. Mamy napis u góry, mamy napis skośny w dół i mamy napis na dole. Wlać to czy nie wlać? Tylko żeby się wyświetlenia zgadzało, żebym mógł kurwa potem spłacić ten samochód. Rakowe tutaj są przede wszystkim, jest ten dwupodział. Znaczy ja wiem, że to jest chyba silnik, nie to trociny, ale na to wygląda jakby coś się lało. Olej, albo Michu kurwa sika, albo nie sika, tylko żyga moczem, bo tak też mogłoby być. Ale tak naprawdę najbardziej rakowe w tym wszystkim to jest to umiejscowienie napisów, nie wiem czemu. Nowe pokolenie Kazik, nieprzygotowani nowe pokolenie. Tak jak poprzednie mi się podobały te miniaturki, ich tak tutaj przez to rozmycie, ja rozumiem, że to rozmycie jest takie, że, musi, że mamy coś niby na pierwszym planie i ktoś do niego tam mówi czy coś, i on się na niego patrzy tak z podełba, tak kurwa jestem typowym drecholem. Tamte były ładniejsze, ta jest jakaś taka upośledzona kurwa trochę, zresztą jak sam bohater. To jest taki wiecie, taki niby dres, ale taki przystojniak, taka zarysowana szczęka i tak dalej. No wiecie o co chodzi kurwa. Nietypowa historia świąteczna, zgwałciłem psa stu.
Zobaczcie na tego pieska. Czy nie wiem, czy go zgwałcił, ale tak to wygląda, kurwa, tak 100%. Ta laska tak trzyma tego psa za łapę. Ej, jestem z tobą, stary. Kolejna rundka. Proszę, tu zostaw mi pieska, on już przecierpiał za wiele. I ten dziadek, no nie był trochę łoczny, to wtedy posalał. Czy jest to rakowe? Takie clickbaitowe bardziej niż rakowe. Chcecie rakowej miniaturki? To Dawid Frank nigdy nie zawodzi. Co, jeśli 50 kostek mydła wrzucić do mikrofali? I Dawid, to są kostki mydła, wyglądają jak pączki. Krowku mógłby się nabrać, kurwa. Mamy tak, Dawida Franka, podświetlonego na kurwa żółto, mikrofalówkę na dworze, ohydną czcionkę 50 mydeł. Ja nie rozumiem, ohydna czcionka i ohydny kolor. O co chodzi? Ostatnio kurwa zauważyłem, że coraz więcej jest takich chujowych tych fontów i tych kolorów. I ta strzałka jeszcze tutaj taka, no kurwa wiem, że to są mydła! Po co mi to mówisz jeszcze raz? No dobra, jest rak. W końcu. Royo, szczerze o Fame MMA, Rich Zone i Kruszwilu. Ło, ale będzie grubo! Gimperdach, ho, będzie grubo, a Royo. O, może. No nic, no jest to typowa miniaturka, z lekko nie będzie. A pod tym Gimper kolejny, co jest, kurwa? Tu nie ma raka, tu jest bardziej rak, taki zastanawiający się Gimper. Co lepsze? AK-47 czy M16? To chyba jest M16, ja się nie znam. Jest to typowa gamingowa, kurwa, miniaturka. Podróżowanie, wjazd na chatę, jak wygląda życie w wanie. Mamy dwa razy van tutaj, więc... Trzy razy jeszcze, bo potem kanał w podróżowanie. W tym odcinku odwiedzimy vana Kasi 4 razy. Ja nie wiem. Wjazd na chatę. Ktoś tu będzie miał proces! Strzałka! Po co ta strzałka, stary, kurwa? W ogóle po co się tam podświetliłeś jeszcze? Wyglądasz, jakbyś był wycięty z obrazka. Rakowo, że tak powiem, podręcznikowo. 12 potraw u szwagra, wideo dowcip. Uwielbiam te nazwy, tak. O Jezu, dobra, mamy szwagra z jakąś starą babą, mamy Antka z dziewczyną. Dziecko, trochę sugeruje, że jest trochę Kevina i mi się tak patrzy. Antek, a może przestaniesz w końcu się bawić w politykę, co? Tak robi to dziecko, na pewno o to chodzi. Jest tutaj rakowo. Wiemy, że to jest śmiecha, i kurwa widać to po prostu na kilometr. Niepotrzebnie jest wstawiony. Efekt featuring boyfriend, instastory. Trochę jestem raperem, a trochę disco polo w chuj, nie? To jest na pewno disco polo, ale on tak sugeruje tak. Idę po ciebie, maleńka, możesz już teraz klękać. Idę po ciebie, kochana, będą cię boleć kolana. Patrzcie, wymyśliłem już lepszy hit, kurwa, niż oni. Boże Narodzenie w PRL, przemyślenia niekrytego krytyka. Boże Narodzenie w PRL. Słuchajcie, tak jak ostatnio pochwaliłem go za zrobienie miniaturki, bo wyglądała super, tak tutaj przez to, że jest to w gorszej jakości, bo ja znam doskonale ten film, bo to jest tam z kroniki filmowej. No nie pasuje ta morda po prostu tutaj, stary, który robisz miniaturki. On pisał do mnie, ten gość, który robi miniaturki. Był bardzo ucieszony, że pochwaliłem jego miniaturkę. No to tu cię nie pochwalam trochę, mogliście inną wziąć. A czy jest tu rak? No trochę jest rak, bo wygląda, kurwa, jakby miał taką dojebaną głowę, jakby mu odcięli głowę i przeszczepili, kurwa. Dawid Frank i Cybermarian, ekstremalny test zmywarek. Cybermarian bez okularów. Wow! Wow, jaki clickbait! Wow! Bo tyle osób chce się dowiedzieć, kurwa, jak wygląda Cybermarian. To jest jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Jak, kurwa, klocuch, kurwa. Wow! No i tak, ekstremalny test zmywarek i mamy dwóch gości, buty jakieś, jeden Marian. No, czy to jest rakowe? Tak trochę rakowe, trochę. 36 must know hacks with everyday items. Przecież to jest ta kurwa zalotka do rzęs. To się tak chyba nazywa. Dlaczego używasz tego na wardze? Masz kał na wardze czy co? Nic specjalnego. YouTube Rewind. PewDiePie po polsku w końcu pisze, więc to zajebiście. Mój rewind będzie za chwilę, niedługo. Zobaczycie sobie, bo będzie we wtorek. O, tak. Taki bardziej... Nieważne, zresztą zobaczycie sobie tyle, kurwa. Jest tu rakowy PewDiePie, jest jak najbardziej rakowy. Ja tutaj nad Loganem Paulem i nad tymi wszystkimi, tutaj Sansem z Undertale i nad Thanosem, wszystko robię i mam takie ręce z tyłu, memy. Jest rak. Hans był dobry, prawdziwy złoczyńca. To szokująca teoria o krainie lodu, nie Hans. Jaka chujowa miniaturka! Nie dość, że ta czcionka taka, wiecie, że niby się obraz psuje. Prawdziwy złoczyńca w krainie lodu, nie Hans, gwiazdki i ta dziewczynka. I te oczy się świecą na czerwono. Ale jest to skierowane do dzieci, to ewidentnie do dzieci. To jest target taki dzieciowy, że ja pierdolę. Tede and Sermi, Boat Ever, Carmageddon, Street Video. Tak, widziałem to Street Video. Nie wiem, czemu nie jest zaznaczone, że widziałem, bo widziałem. Podoba mi się kolorystyka tego, że jest czarno-białe i ten żółty, taki fluorescencyjny, taki toksyczny żółty troszeczkę. Nic poza tym, no kadr jest całkiem spoko, rakowego nic nie ma, ten napis jest pierdolny, ale w tym wypadku to pasuje, tym bardziej, że jest zostawiona bardzo duża przestrzeń nad głową Jacka, więc to jakby spoko. Czym jeździ Patryk Mikciuk? Polskie Porsche jest lepsze od fury z... czego? Pewnie ze Stanów, czy z czego? Z Niemiec pewnie. Pierwsze Porsche kupił na 3 kropki studiach. Ja pierdolę, jak dajesz 3 kropki, to po to, żeby kurwa sklinkbaitować, a nie po to, że kurwa pierwsze Porsche kupił na... i od razu masz odpowiedź, studiach! Ma tak rękę, kurwa, i myśli, Jezus Maria, tylko żeby się
do tego odcinka Dużego w Maluchu paluch nie dopierdolił. No i tyle, nic, jest tutaj saturacja, tak jakoś dziwne zabiegi są saturacyjne. Rakowego nic tu, znaczy nie, jest ten tytuł rakowy, strasznie. Z Buków Jeszcze Śliwa TPS, bardziej stara szkoła. No tutaj rozumiesz, taka stara szkoła. Gość za nim wygląda jak Kękę z 2002 roku, kurwa, troszeczkę. No tutaj w ogóle jest tak oldschoolowo, no taki bardzo typowy oldschoolowy teledysk hip-hopowy, czyli osiedle, ziomki z tyłu, ciemna noc, tego typu rzeczy. No nic specjalnego, nie ma w tym ani raka, ani niczego. Samochód versus ściana z 300 warstw taśmy, Frizz jak zwykle nie zawodzi. Dowozi, kurwa, niesamowity materiał rakowy pod kątem miniaturki. 10 minut, 1 sekunda! Jedna, kurwa, gdyby się dało, byłoby pół sekundy. Byłoby 10, kurwa, 005, kurwa. Samochód versus 300 warstw taśmy jeszcze napisane, żebyście, kurwa, nie myśleli sobie. Prowadziłem, kurwa, gwiazdki i strzałka. Ten samochód prowadziłem. Jezus, jaki to niebezpieczny, on prawie umarł! I jeszcze z tyłu ten ring. Nie wycięliście ringu z tyłu, no pięknie. No rak jak chuj. Pal Heist TV 79 Wigilia 2. No tak, Wuwunio, kurwa. Udało mu się przekonać Tigera, kurwa. Udało mu się przekonać, kurwa, Kobrę. Ja pierdolę, jak ona wygląda. Mamy tam z tyłu bonusa. No i jest to... Straszna Wigilia, podejrzewam. Coś strasznego. Ale nie jest to rakowe. Nie jest to absolutnie rakowe, jest to... Patrzysz na to i myślisz sobie, fajna, rodzinna ekipa, a potem widzisz Kobrę i sobie i myślisz, o kurwa, coś tutaj musiało się zadziać strasznego. Paweł Domagała, najgrubszy anioł stróż. Jakie ohydne gówno, ja pierdolę! Co to jest, jaka czcionka paskudna? Paskudna miniaturka, paskudna. Ja domyślam się, że do tego będzie teledysk pewnie. Ale w tej chwili, w tej formie wygląda to ohydnie. Piłkarski Top 2018, podsumowanie roku w piłce nożnej. Piłkarz roku, menedżer roku, dzban roku, drużyna roku, Top 2018, futrol. Stary, dojebałeś tyle napisów tutaj, kurwa, że tu się wszystko nie zgadza. Ty jeszcze stoisz ze statywem. Dlaczego stoisz ze statywem? Co to ma wspólnego z piłką nożną? Z piłką powinieneś stać. Jest tutaj taki dwupodział, ale taki zaokrąglony. Coś ciekawego, jakby innego. Trochę rakowo dojebałeś tutaj, powiem ci, futrolu, mój drogi. Trochę rakowo jest. Księciunio i Mafia Bezdomnych w Mordeksach, KFD.pl. Siedzi gość, ewidentnie widać, że kurwa ćwiczy, ale ma taką kurtkę, kurwa, że nie widać niby, że ćwiczy. Gdyby nie było tych napisów, gdyby trochę saturacji zjechać, to byłby kadr jakiegoś, kurwa, ulicznego hip-hopu, kurwa, ale tak 100%, hemp gru czy coś tam. On zresztą jest tak ubrany, kurwa. Ale tak, to jest jakiś vlog, podejrzewam, czy coś. Rakowe to nie jest zwykłe, no, takie. Świeczka z miodu z uszu! No i poszukiwacz wrócił do swojej formy, znaczy dalej jest to studio jakieś nowe. Coś tu nie pasuje, ta zmiana, kurwa, nie pasuje i pewnie się to odbija na wyświetleniach. Poszukiwacz trzyma w tych owłosionych łapach. Świeczka z miodu z uszu, ale bym se taką zapalił, co, a ty? No nie, ja nie. No i Adam wrócił do swojego po prostu patrzenia się w ten swój adamowy sposób. Gdzie spędzić Sylwestra dla pieniędzy? Czy spędzić go z jakąś laską przy biurku z krokodylem, czy z jakąś laską przy biurku z winem, kurwa? Ja pierdolę, kurwa, mogliście to lepiej zrobić. Ten podział taki, ta błyskawica podziałowa. Mamy tu niebiesko, tutaj złoto. Kurwa, no ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, czy spędzić Sylwestra za granicą, gdzieś w ciepłych krajach, czy spędzić go, kurwa, w Polsce na domówce. Paweł taki... taki nie do końca, Paweł jest niepewny. Wygląda, jakby się właśnie obsrał, serio, jakby się obsrał troszeczkę, bo się nie zgadzają wyniki finansowe Abstra na 2018 rok. Tak się trochę obsrał i tak trochę... trzyma tę kupę, żeby ona nie wyszła cała, bo tam krecik puka, kurwa, już w okienko. No nie wiadomo tutaj za bardzo. No jest to rakowa miniaturka przede wszystkim dlatego, że mogliście ją zrobić lepiej! Były o wiele lepsze miniaturki dla pieniędzy. Co się stało? Zwolniliście kogoś? Sortowałem warszawskie śmieci do roboty. Ten kadr, ta ramka, która tutaj jest i to logo do roboty, kojarzy mi się z Polsat Cafe albo z jakimś innym gównem z telewizji. I tyle tak naprawdę, bo samej rakowatości w tej miniaturce nie ma. Nie widać jego miny. Nie widać, czy on się tak krzywi, bo powinien tak robić. On tylko mruży oczy trochę. Długo jeszcze mam trzymać? Tak, kurwa, aż ci Robert przelew wyślę! I przez tę ramkę, która tutaj jest i to do roboty logo, no to wygląda trochę jak telewizja. I to nie jest komplement. Mikołaj już jest za stary, animacja DM 3000. Mikołaj już jest za stary i wszystko jasne, wszystko w tytule. Troszeczkę pewnie podejrzewam, że myślał, że jeżeli dojebie kolejną animacją, ale nie będą to kuce, to też pójdzie jakoś tak zajebiście. No nie poszła ta tak zajebiście jak kuce, ale też jest nieźle. Jak na dema to w ogóle wow. Tym bardziej patrząc, że na miniaturce chuja widać, kurwa. Jest tylko napis i, kurwa, choinki. Zdradzam imię córeczki. W ogóle we vlogu, jak piszesz zdradzam, to już jest o, zdradza jebana. Mama. Trzy znaki zapytania, dwupodział, czymś tam w ogóle. O co tu chodzi? Jak tu jest najebane? Ale patrzcie, Aleksandra Żuraw zrobiła 9 minut 58 sekund. Stwierdziła, nie, będę lepsza od was wszystkich i nie zrobię 10 minut 1 sekunda. Nie jestem clickbaitiarą, kurwa. Jebać reklamy, pierdolę.
pierdolić je! Mamy tutaj dwa razy ją, no bo raz to jest chyba forma brzucha, prawda? Ten napis jest jakiś taki dziwny, te znaki zapytania są, aha, że mama, że co, Kingi, mama Żanety, czy mama czegoś tam? No coś w ten deseń pewnie. Jest to dziwne, trochę rakowe, ale nie aż tak bardzo. Sylwestrowy chat make-up, test nowości z drogerii! Adriana Grodkowska! Wygląda tutaj jakby była żywcem wyciągnięta z lat 80. od jakiejś Małgorzaty Ostrowskiej. Z tyłu świecące się ładne, nawet sieć pajęczynek. Ta ramka z tym kurwa wybuchającym szampanem, trochę chujowa, trochę rakowa, ale tak to całkiem okej miniaturka, tym bardziej, że mówiąca o make-upie, więc jakby no nic tutaj. Ania Markowska odpowiada hejterom. Jedziesz tym hejter! Ania Markowska, czyli plotek robi kurwa tego Jimmy'ego Kimmela, czy tam Jimmy'ego Fallona reading mean tweets, więc nic nowego, ale tak kurwa bardzo nic nowego, znaczy ja podejrzewam, że to o to chodzi. Nie rozumiem tego doboru tych kolorów, jest ohydny ta paleta, wygląda przebrzydko i ona jeszcze taka uśmiechnięta, wygląda to bardzo źle, bardzo chujowe. Pac-Man, Boat, Watermelon, Found, Big Friends, Animals and He Roll Around River! Ja pierdolę, ten tytuł jest najgorszy na świecie! Mamy Pac-Mana zrobionego kurwa z arbuza jedzącego loda żelka! O Jezu, jakie gówno! O Jezu, straszne gówno, straszne gówno. No to jest taka typowa kurwa, a taka najbardziej typowa miniaturka tych wszystkich BBTV, kurwa, tych kids. Tego gówna dla dzieci, które te dzieci potem oglądają, nie rozumiejąc tego nic i potem mają w głowie jakieś takie pojebane obrazy. Słuchajcie, no podsumowanie roku to jest takie, powiem wam, że dosyć słabo z tym rakiem. No oczywiście Freeze nie zawiódł, jeżeli chodzi o raka. To jest dla mnie bardzo rakowe, kurwa, to Hans był dobry. 50 mydeł, kurwa, Dawida Franka jest jak najbardziej rakowe. Ale jak tak sobie pomyślę, no to ja nie wiem, moi drodzy, nie wiem, no Kruszwil jak zwykle robi po swojemu te raki, ale no nie wiem, Kruszwil już mnie tak przyzwyczaił do tego, że on zawsze takim czymś dojebie. Głosujcie w komentarzach, ja wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. Napierdolcie się konkretnie Sylwestra, ale uzupełniajcie płyny, bierzcie dużo magnezu, potasu, tego typu rzeczy, żebyście następnego dnia nie byli rozpierdoleni. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, ale jak umrzecie, to już nie wszystko jest dla ludzi. Więc tyle ode mnie, do siego roku, widzimy się już w nowym, widzimy się konkretnie chyba we wtorek, tak. Pa, pa!